Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, homoseksualiści rozwalili amerykańskich harcerzy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Pozdrawiasz, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego homoseksualiści rozwalili harcerzy amerykańskich? No dlatego, że z jednej strony sądy nakazały, żeby amerykańska organizacja harcerzy nie zabraniała homoseksualistom być drużynowymi. Także powiedzmy mormoni się błyskawicznie wycofali z tego, kilkaset tysięcy, dużo rodziców powypisywało swoje dzieci, swoich chłopaków z harcerstwa. No ale teraz co zabija harcerzy? No to jest to, że są wielomiliardowe oskarżenia o właśnie nadużycia przez homoseksualistów. I co to się dzieje? No w Ameryce jest coś takiego jak oskarżenia grupowe, oskarżenia nie jednostek, tylko po prostu jeżeli coś się stanie, takim przykładem były oskarżenia na temat tytoniu. Prawnicy zebrali dziesiątki milionów oskarżycieli, no i powiedzieli, że tam była wiedza fabryk tytoniu, że oni wiedzieli, że papierosy są szkodliwe. No każdy normalny to wie, że jeżeli zapali papierosa i harcze i wypluwa płuca przy pierwszych 10 papierosach, czy przy pierwszych 10 paczkach, no to trzeba być naprawdę nienormalnym, żeby się zastanawiać, czy papierosy są zdrowe, albo co najmniej się zastanawiać, czy papierosy są faktycznie nieszkodliwe. No ale wszystkie te Marlboro i te wszystkie inne fabryki w Ameryce zapłaciły miliardy dolarów odszkodowań, no bo oni wykombinowali jakieś tam kruczki prawne, pokazywali, że dyrekcja wiedziała, że to nie jest takie dobre, a nie mówiła, mogła powiedzieć, a nie powiedziała. Do tego stopnia, że niektórzy, Dershowitz, no to jest taki no, sławny, niesławny amerykański prawnik, który on tam też się wypowiadał na temat Trumpa, no to on taki bardziej socjalista, komunista, ale to też go socjaliści, komuniści po prostu zmieszali z błotem, dlatego, że on ze strony prawniczej mówił coś tam na temat całego tego impeachmentu, tego usuwania Trumpa. No w każdym razie on dostał 300 tysięcy dolarów za opinię, jednostronicową opinię, czyli tam było mniej więcej 300-400 słów, czyli on dostał 100 dolarów za każdą literkę. Tego rodzaju pieniądze były do rozszarpania. A palacze, którzy albo poumierali, albo mieli raka, albo... No to co oni dostali? Dostali kupon 10 dolarów na następną paczkę papierosów, bo to tak to się odbywa. Prawnicy dostają 33% gotówką, 33% gotówką tej kwoty, którą wyrwą, no a później na te dziesiątki, setki tysięcy, miliony ludzi, no to oni dzielą tą resztę, no i to wychodzi tam po 50, 100, 150 dolarów. Przysyłają, czasami w Ameryce dostaje się tam jakiś czek na $1.50 czy na $1.70, dlatego, że było oskarżenie grupowe. A jak to oskarżenie grupowe działa? No jeżeli jacyś prawnicy znajdą, że coś, gdzieś był jakiś powód, to znajdują tych ludzi, którzy kupili i w ich imieniu oskarżają, wygrywają 5 czy 10 milionów czy 5 czy 10 miliardów, no i później biorą te 1/3 w gotówce, i później rozsyłają po dolarze 2 czy 3. Także, że ci prawnicy to w zasadzie walczą o te swoje 33% gotówki, a ten $1.50 czy 3 dolary za jakieś pierdoły, no to jest sprawa uboczna. No ale wracając do harcerzy, no to wygląda na to, że potrzeba, że te prawo odszkodowawcze musi być jakoś zmienione, bo harcerze wypełnili, no jest coś takiego jak bankrupcja, czyli bankrupcja, no to ogłasza się, że
jest jakaś tam, są odpowiedzialność, ale jest jakaś spłacalność. No i nie ma więcej odpowiedzialności niż jakaś organizacja ma pieniądze. No bo dlaczego bankructwa działa? No bo kiedyś to ludzie trafiali do więzienia i spędzali całe życie, umierali w tym. A teraz to po prostu, jeżeli ktoś tam narozrabia finansowo, no to zabierają mu to, co ma. Sprzedadzą to, co ma, no i później już zostaje czysta karta. Także oni wypełnili rok temu, no bo mi powiedzieli, no tak, jest tam kilkadziesiąt, kilkaset najróżniejszych takich oskarżeń wśród tych harcerzy, że byli molestowani, że byli nadużywani seksualnie przez tych homoseksualistów drużynowych, czy tam innych ludzi. No i harcerzy, organizacja harcerska w Ameryce była ubezpieczona. Oni płacą te pewne składki, także te ubezpieczalnie po prostu przyszły, popatrzyły, mówią, no tak, jesteście oskarżeni, no to przypuszczalnie jest czas, żeby zapłacić odszkodowania. No, ale co się stało? To stało się to, że pomiędzy złożeniem papierów do sądu, a zakończeniem, a ostatnim dniem przyjmowania papierów, ilość oskarżeń wzrosła 55-krotnie. No tak, nie, słyszycie prawidłowo, 55-krotnie. Organizacja skautów wypełniła, no to było 270 przypadków. Oni mieli 270 przypadków. Mówią, okej, będziemy składali o bankrupcję. Powiedzieli, że mniej więcej będzie następne 1400, czyli powiedzmy 1600-1700 przypadków o bankrupcję. A teraz jest 95 tysięcy oskarżeń. Także, że widać, że coś nie gra, tak? No i te grupy ubezpieczeniowe poszły po rozum do głowy, no i się zastanawiają, co to się dzieje. No a co się dzieje? To się dzieje, że jest koalicja harcerzy, poszkodowanych harcerzy, którzy są za sprawiedliwością. To jest organizacja, która, grupka, która się stworzyła, no żeby wyrwać kasę, W 2020 roku w czerwcu ta organizacja no, napisała e-mail do sędziego, który to prowadził, że oni się skoncentrują na rynkowości i skoncentrują się na środkach masowego przekazu, no i że oni będą się starali mieć 80% tych wszystkich zaskarżeń. No wtedy mieli sami wypełnili 60% tych wszystkich zaskarżeń, zanim masowo po prostu wypełniali, zanim ostatni dzień to był w listopadzie 2020, 16 listopada. Jak to się odbyło? No w zasadzie wszyscy ci oskarżyciele, te ofiary były znajdowane poprzez YouTube, poprzez najróżniejsze platformy socjalne, przez masowe tekstowanie, ogłaszali się w radiu, w telewizji, w internecie, po prostu szukali ludzi, którzy byli chętni, żeby się zgłosić. No i grupy ubezpieczeniowe, te organizacje ubezpieczeniowe, które będą płaciły pieniądze, mówią, że to było jedno wielkie oszukaństwo i nieprawdziwe przedstawianie sytuacji. Oni mówili, że można wypełnić anonimowo, że nie trzeba się rozpisywać z imienia i nazwiska. Oni mówili, że Boy Scouts mają 2 miliardy dolarów do wypłacenia. Oni mówili, że wszystkie te wypłaty są w zasadzie gwarantowane. Mówili też, że oskarżyciel nie będzie musiał się pojawić w sądzie. Te ogłoszenia były tak nieprawdopodobnie oszukańcze, że ten sędzia z sądu do bankrupcji
zakazał tym prawnikom ogłaszania się właśnie w ten sposób i tych oszukańczych informacji. Cała ta grupa prawników, oni wynajęli następne jakieś grupy, czyli grupy na przykład, które dzwoniły, no te robocall, czyli te automatyczne dzwonienia tu i tam i poszukiwania. No i do tego jak znajdywali ludzi chętnych, którzy by się zgłaszali, wypełniali i mówili, że byli ofiarami homoseksualistów w harcerzy, to kupowali w zasadzie z tych trzecich firm za pieniądze, które dostawali od grup inwestycyjnych z Wall Street, bo grupy inwestycyjne dawały setki tysięcy, miliony dolarów na to, bo mówią, ok, kupujemy to, ale jak wygracie, to mamy połowa tych odszkodowań idzie do nas. Także grupy inwestycyjne wykupywały oskarżenia o 95 tysięcy ludzi, którzy oskarżali. No i te grupy organizacyjne w zasadzie pokazują, że tam te wszystkie oświadczenia, że te papiery wypełnione, tam jedna grupa przyniosła, to miała 900 tych form wypełnionych w ciągu jednego dnia. Czyli patrząc na 8 godzin, no to jest 20-30 sekund na każdą z tych form. Niektóre były wypełnione w zasadzie tylko podpisane, a później miały być wypełnione. Także takaś idiotyczna sytuacja. Później zaczęli sprawdzać, grupy ubezpieczeniowe zaczęły sprawdzać, co się okazało, że 12 tysięcy to już były wypełnione poprzednio. Do tego wychodzi, że 7 tysięcy w ogóle nie pokazywały danych ofiary. 5 tysięcy w ogóle nie miały żadnego połączenia z harcerzami. 1500 było już wcześniej rozpatrywane. 54 tysiące to w zasadzie było poza tym czasem, który mógł być wypełniony. Dziesiątki tysięcy były podpisane tylko przez prawnika i nie przez oskarżającego. No i później jak zaczęli sprawdzać tych, którzy się zgłaszali, że byli poszkodowani, no to się okazało, że to albo byli skazani za oszukaństwo podatkowe, albo za fałszerstwo podpisów, albo za kradzież dowodu osobistego, albo za składanie fałszywych odszkodowań ubezpieczeniowych samochodowych. Niektórzy byli też właśnie pedofilami i pederastami. Także to jest też makabra to, co się dzieje. Wydawałoby się, że prawo powinno działać, ale grupy ubezpieczeniowe po prostu mówią, pytają się tego sędziego, żeby popatrzył się na metody tych wszystkich 15 organizacji, przepraszam, 15 tych firm prawniczych, które w to były zaangażowane. No i ten sędzia w zasadzie powinien to zrobić. Te sądy bankrupcyjne pozwalają na tego rodzaju sprawdzenie. Wypłacenie tych pieniędzy dla tych oszustów, no to w zasadzie to byłby tragedia, tak? Tragedia dla całego systemu sądowniczego, no ale też by była tragedia dlatego, że harcerzy po prostu zabije to organizację. No i ci, którzy faktycznie byli molestowani przez homoseksualistów, no to oni dostaną mniej, dlatego że oszukańcy ukradną więcej. Także, że prawa bronione przez prawdziwych poszkodowanych, no są zredukowane
do zera. No, te masowe oskarżenia są makabryczne w niektórych wypadkach. No, szczególnie na przykład Roundup. Ten Roundup, no to też sąd nakazał wypłacenie tam miliardów dolarów. No, ale to wszystko było bazowane na bardzo dziwacznych przykładach. Ten najbardziej dziwaczny przykład to był taki, że jakiś emigrant z Meksyku w Ameryce psiukał tym Roundupem przez 30 lat, nie używając żadnych masek gazowych, nie używając żadnych kartridży, no i w zasadzie psiukał tym aerozolem po krzakach 30 lat, no i dostał tam, nie wiem, pół miliarda, miliard, jakieś straszne sumy były dane. Także to jest jakaś makabra, i ci prawnicy to robią. No, Szekspir miał rację, że żeby państwo się utrzymało, to pierwsze, co trzeba zrobić, no to trzeba w zasadzie pozbyć się prawników. No i na tym przykładzie to wygląda na to, że to są nadzwyczaj perfidne i wredne hieny. Patrzą tylko, że co rozkraść. No, rozkradali przez ostatnie 15-20 lat, to rozkradali diecezje katolickie. Rozkradali. I to też jest smutne, że w Ameryce dużo były jakieś tam przypadki, to diecezja zamiast wywalić na pysk pedofila, pederastę, to go przesuwali. No ale policja wiedziała, prokuratorzy wiedzieli, adwokaci wiedzieli. Także, że całe społeczeństwo wiedziało, że coś się działo i ani policja nie interweniowała. No i najgorsze jeszcze to, że ci rodzice albo opiekunowie zgadzali się na branie pieniędzy. I tu była ta sprawa, że w wielu wypadkach prawnicy oferowali zapłacenie, przekupywali tych rodziców czy opiekunów. Policja, no to powinno być z paragrafu teoretycznie, no ale okazuje się, że nie było z paragrafu. Także, że całe społeczeństwo brało udział w tym bandytyzmie sprawiedliwości. To jest straszne. Także rozkradli. Teraz przyszedł okres na harcerzy. Zabijają moralność tylko dlatego, że społeczeństwo pozwalało na to. Także homoseksualiści mają na dwie strony. Z jednej strony spenetrowali, no to dziwne słowo jest, tak, ale weszli od środka i rozwalają od środka, a z drugiej strony z jednej strony im pozwalano, czy nakazywano harcerzom, żeby homoseksualiści mogli być drużynowymi, a z drugiej strony finansowo jest rozwalane. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że macie takie spojrzenie na świat. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, głosujcie konserwatywnie, głosujcie w 2022, to te wybory międzyprezydenckie, głosujcie 2024 również na konserwatystów. No zobaczymy jak to będzie z Bidenem, ale no jest jak jest. Teraz przekaz dla socjalistów. Patrzcie się na ceny benzyny, patrzcie się na swoje czeki z pracy, patrzcie się na nasze wszystkie podatki. Zastanówcie się, co zrobiliście, zastanówcie się, co zrobiliście Ameryce, wybierając Bidena. Zdrowia dla normalnych.